Dobry wieczór, witam serdecznie, Marcin Rola, kłaniam się jak zwykle bardzo, bardzo nisko, Telewizja Polska w Real24, tradycyjnie zapraszam do komentowania, udostępnienia, lajkowania, przebijmy się przez ten lewicowy bełkot w sieci, jak wiadomo jest się kochani, przez co przebijać, chwila po 19 czwartek, a jak chwila po 19 czwartek, moim gościem Krzysztof Karoń, witam serdecznie szanownego pana Krzysztofa. Witam, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, teraz to już naprawdę dobry wieczór. Tak, kochani, serdecznie was zapraszam do wspierania w Real24 finansowo, zaraz tu wyjdzie numer konta, serdecznie was zachęcam, żebyście nas wspierali. Mam nadzieję, że uda się nam przenieść bez szwanku do nowej siedziby w Paście, budynku Pasty i tam będziemy robili już taką telewizję z prawdziwego zdarzenia. To wy jesteście, kochani, naszymi szefami, dlatego po prostu na was liczymy. Twórzcie z nami te w 100% z polskim kapitałem media. No i cóż, zaczynamy. Jakby powiedział klasyk, nadejszła wiekopłomna chwila. Wiekopłomna chwila i mamy, jest w końcu, proszę bardzo. Książka, najnowsza książka Krzysztofa Karonia, historia... Nie najnowsza, tylko pierwsza i ostatnia. Nie, no nie mówmy tak. Książka najnowsza Krzysztofa Karonia, historia antykultury, w ogóle bardzo fajnie wydana. No i cóż, oddaję naszemu szanownemu autorowi głos, o czym jest ta książka i dlaczego warto ją zakupić. W ogóle nie warto tej książki kupować, dlatego że osoby, które nie chcą z jakichś względów kupić, to chcę poinformować, że no nie całość, ale zdecydowana większość materiału, który jest w tej książce, a nawet wiele więcej, jest za darmo w moich filmach, publikacjach i tak dalej, w internecie. Natomiast książka to jest coś, co jest znacznie trwalszego od wszystkich nośników elektronicznych, bo te teksty sarkofagów to już mają tam chyba z 5000 lat i jakoś przetrwały, a dyskietka to przetrwa, wie pan, 3 lata i można ją... Dlaczego? No bo gdzie ja nie chodzę po ulicy? To mnie szarpią za rękaw, kiedy książka Krzysztofa Karonia. Jaką promocję książki nie robimy? Czy pana Michalkiewicza, Żebrowskiego, czy kogoś innego? To mnie szarpią tam kulturalnie oczywiście. No to najpierw gdzie muszę jest ta książka? Maile, SMS-y, no po prostu napastują nas strasznie zamiast pana. To jest niemiłe. A w końcu jest. Napastowanie jest, proszę pana, bardzo miłe. A zależy przez kogo jest. Ale najpierw muszę się wytłumaczyć, poprzepraszać i usprawiedliwiać, dlatego że To jest przedsięwzięcie całkowicie partyzanckie. Czyli ja tę książkę wydałem na własny koszt, zapłaciłem za nią i dogadałem się z firmą, która podjęła się urządzić sklepik internetowy, który się zajmuje sprzedażą i tak dalej. Najpierw będą dwojga rodzajów przeprosiny. Pierwsza rzecz jest taka, nie będę wchodził w szczegóły. Tak się złożyło, że na 2 dni przed oddaniem materiału do drukarni otrzymałem plik ze składem tej książki i ten plik po prostu nie nadawał się do druku. I ja musiałem w ciągu praktycznie mówiąc 2 dni tę książkę złożyć sam. W programie, w którym nigdy nie pracowałem, a złożyłem tylko dlatego, że mi siostrzeniec z Krakowa, młody chłopak, mówił przez telefon, który klawisz mam nacisnąć. Jest jak jest, natomiast problem polega na tym, że w tym, co ja składałem na podstawie tekstu źródłowego, nie zostało, już nie można było nanieść korekty tej, która była nanoszona w trakcie jej składania w tej wersji zamówionej. I to poszło do druku. W związku z tym uprzedzam i za to przepraszam, no ale to na tym się temat kończy. W książce może być trochę literówek. Tych, które po prostu nie zostały wcześniej wychwycone. Ale na stronie tytułowej jest napisane, czym jest ta książka. Ta książka, pomijając wszystko inne, to jest napisane, to jest wersja robocza. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Jasne. To były pierwsze przeprosiny za te literówki. Natomiast druga rzecz dotyczy sprzedaży książki. Otóż z przyczyn wielu, technicznych przede wszystkim, braku miejsca, myśmy sprowadzili z drukarni część nakładu. No i no w zasadzie należy się cieszyć. Ta część poszła pierwszego dnia.
a następnego dnia, a w zasadzie tego samego dnia dowiedziałem się, że drukarnia, owszem, wydrukowała książkę, ale reszty nie oprawiła, bo myślała, że ma czas. W związku z tym w tej chwili jest sytuacja taka, że ja nawet to, co zarezerwowałem sobie na tak zwane gratisy, między innymi na to, co tutaj leży, to część tego powiedziałem, to rozsyłajcie. I dzisiaj dostałem potwierdzenie, że następny transport będzie w poniedziałek rano w Warszawie. I wtedy wznowimy wysyłkę. I tu jest uprzejma prośba, ponieważ historia wydawania tej książki, to wie pan, już jest sama w sobie historią. Tak. W związku z tym, co ja mogę powiedzieć? Jest jak jest. Na to już nie mam wpływu, bo na to po prostu już nie mam żadnego wpływu. W związku z tym prośba jest uprzejma. O albo wstrzymanie zamówień, wstrzymanie się z zamówieniem do poniedziałku, albo składanie zamówień z pełną wiedzą o tym, że wysyłka nastąpi najwcześniej w poniedziałek. To nie jest tak źle. Bo nie mamy czego. Piątek, sobota, ale wie pan, to zawsze jest to popelina. Rozumiem. Ale popelina w ramach przedsięwzięcia partyzanckiego da się jakoś tam, proszę pana, jesteśmy w stanie wojny, ta książka jest, bo teraz już skończyłem przepraszanie i teraz będzie o książce. I teraz powiem coś, co oczywiście wywoła wiadome reakcje, ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ już zostałem określony na, to się nazywa Lubimy Chyba Czytać, pojawiła się pierwsza recenzja, z której wynika, że pomijając to, że jestem głupi, to jestem, tam jest nawiązany, idol szur prawicy. Znowu się szur pojawia. Więc wie pan. Nie. Żarty żartami, bo to trzeba czasami sobie pożartować. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Trudno, to trzeba powiedzieć. To jest najważniejsza książka, jaka ukazała się w tej dziedzinie oczywiście. Jaka ukazała się od czasów książki Konecznego. Nieszczęście polega na tym, i ja mam nadzieję, że uniknę tego nieszczęścia, że Koneczny napisał swoją książkę w 1936 roku, o ile pamiętam, czy wydał, bo pisał wcześniej. I musiał czekać, nie tyle on, ile ta książka musiała czekać 50 lat, żeby ludzie zaczęli ją czytać. Bo tak naprawdę to ona zaczęła być czytana w końcu XX wieku. I na dodatek, wtedy, kiedy Koneczny pisał swoją książkę, on nie wiedział o tym, bo nie mógł o tym wiedzieć, że w tym samym czasie we Frankfurcie chłopcy montują nowy marksizm. I jemu nie mogło przyjść do głowy, ponieważ to był kulturalny człowiek, że można wymyśleć taką zbrodnię, jak ideologię, której celem jest zniszczenie kultury i cofnięcie człowieka do poziomu zwierzaka. W związku z tym i ta książka, zaznaczam, bez względu na to, czego by się jej w szczegółach nie zarzuciło, bo do tych szczegółów zaraz przejdziemy, jest to pierwsza historia tej ideologii. Jest to pierwsza rzetelna historia tej ideologii, która wyjaśnia, nawet nie ocenia, tylko wyjaśnia mechanizm i to, jak ta ideologia działa. I to przede wszystkim, jak ta ideologia działa na człowieka. Bo największym błędem, tak powinienem to powiedzieć, największym błędem ludzi, którzy, to jest trochę nieuczciwie powiedziane, ja powinienem to inaczej sformułować, bo to brzmi jak taki zarzut. Ale jednak, największą wadą takiego podejścia w opowiadaniu historii, które jest w tej chwili powszechne, to jest wyjaśnianie, czasami bardzo rzetelne, historii przez wskazywanie sprawców. Wyjaśniamy mechanizmy i tłumaczymy. Rosja z Ameryką, Chiny tam z Somalii, geopolityka i tak dalej. Tego typu. Wielkie interesy, wielki biznes, ale ten biznes, którego normalny człowiek już nie obejmuje swoją wyobraźnią. Przepraszam. I oczywiście
takie przedstawianie historii ma swoje uzasadnienie i ono jest często bardzo prawidłowe, bardzo trafne. Ale problem polega na tym, że żadne z proponowanych do tej pory ujęć, wskazując, kto jest winny, nie tłumaczy, dlaczego społeczeństwa, dlaczego zwykli ludzie się temu podporządkowują. Co takiego ta ideologia, czy ci ludzie, którzy się nią posługują, co takiego jest w tym, że my zostaliśmy zaorani i że jesteśmy bezbronni w tej chwili. Bo jesteśmy bezbronni nie tylko poprzez to, to jest oczywiście podstawa, że dysponujemy całkowicie zakłamaną wiedzą historyczną. I tutaj jest ogromna zasługa ludzi, którzy starają się tę wiedzę historyczną uzupełnić. I między innymi dla nich są te książki, ale do tego to zaraz będę prośbę miał o przekazanie. Natomiast problem polega na tym, że nawet jeżeli wskażemy, kto zmontował ten system, czy to są ci, owi, czy cykliści, to i tak nikomu z nich nie możemy nic zrobić. Bo obiektywnie rzecz biorąc, nic im nie możemy zrobić. Czyli wynikałoby z tego, że jesteśmy całkowicie bezbronni. Możemy siedzieć, dowiadywać się od wspaniałych zresztą historyków, jak został zmontowany ten system, kto i w czyim interesie go zrobił, dowiedzieliśmy się i siedzimy i nic. A właśnie na tym to polega, że oni mogą realizować swoje programy dlatego, że nas zmienili. Nas zmienili, zmienili naszą psychikę, wychowali nas zupełnie inaczej. Wychowali nas w sposób taki, że my jesteśmy spatologizowani. I dzisiaj oni, czyli ci, którzy promują tę ideologię, przyznają się już do tego wprost. A my w dalszym ciągu słuchamy tego, wiemy o tym, rozumiemy to i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. I ta książka w moim zamiarze ma, i to jest bardzo nieprzyjemna książka w gruncie rzeczy, bo ta książka ma wyjaśnić nie to kto, tylko co z nami zrobiono. Bo jeśli my sami ze sobą nie zrobimy porządku, to będziemy zaganiani do końca z bydłem i będziemy prowadzeni na rzeź. I będziemy całkowicie bezbronni. Nawet nie będziemy wiedzieć, kto nas prowadzi. W tym znaczeniu to jest najważniejsza książka od czasów Konecznego, ponieważ ona próbuje ten temat opisać. Nie będę tu komentował, dlaczego tej książki do tej pory nie napisała Polska, nie wiem, zespół naukowców z Polskiej Akademii Latania na Miotle. Bo tak się powinna nazywać Polska Akademia Nauk. Mówię tutaj oczywiście złośliwie, w cudzysłowie i w odniesieniu do, nie do nauk tych, które jeszcze zachowały pewien przynajmniej pozór nauk, czyli nauk ścisłych, nauk technicznych. Przede wszystkim odnoszę to do tych wszystkich filozofów, socjologów, antropologów, kognitywistów i tych ludzi, którzy biją brudną pianę od rana do wieczora. Chociaż wczoraj, przepraszam, dzisiaj dostałem maila od jakiegoś czytelnika, który pisze, nie miałem czasu sprawdzić, że z CERN-u, kojarzy pan CERN? CERN to jest ten ośrodek w Szwajcarii, gdzie jest ta rura, gdzie się tam te hadrony zderza. Tak, atomy no, i tak dalej. Tak, no, czyli z tego by wynikało, że tam siedzą mózgi, które w ogóle mużdżą poza jakimikolwiek ideologiami. I tam podobno szurnięto w tej chwili z pracy jakiegoś wybitnego fizyka, bo miał niewłaściwe poglądy na temat gender. O mamo. Proszę pana, z CERN-u, to znaczy, że tam już to się zmienia w Instytut Latania na Miotle. To jest straszne dla nauki, bo to... To jest zabójcze dla nauki. Ale do tego to zaraz dojdziemy właśnie, co to jest nauka i w jakim kierunku ona idzie. Dobra. Teraz o promocji tej książki.
ta książka całkowicie świadomie przeze mnie nie będzie promowana przez miesiąc. W zasadzie ona w ogóle nie będzie promowana, no bo jak ja mam ją promować? Mogę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo fajna książka. To mówię Państwu. To jest, proszę Państwa, bardzo fajna książka. Mam nadzieję, że jak Pan redaktor przeczyta, to mnie poprze. Tak. I na tym koniec promocji. No bo co tu dalej można gadać? Natomiast ja zakładam, że w ciągu, powiedzmy, miesiąca tę książkę przeczyta już wystarczająca liczba czytelników, fachowców, niefachowców, humanistów, techników, po prostu normalnych ludzi. I za mniej więcej miesiąc chciałbym zorganizować nie spotkanie promocyjne, tylko spotkanie dyskusyjne, na którym odbędzie się totalna krytyka tej książki. Bardzo fajny pomysł. Bo moje założenie jest takie, i ja to wyjaśniam na samym początku, tłumacząc, dlaczego nazwałem tę książkę wersją roboczą. Proszę Pana, ja wprawdzie mam na swój temat dość dobrą opinię. To dobrze. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, w tej książce jest poruszanych tyle tematów, że nie ma takiego człowieka, który wszystko ogarnia. I ja, po pierwsze, pewnych rzeczy mogę nie wiedzieć. Po drugie, mimo że bardzo się starałem, nie udało mi się tego skrócić do tych 300 stron, ale to jest wybór jakichś tam elementów. I oczywiście wybierając te elementy, ja je wybierałem, można powiedzieć, tendencyjnie, no, według jakiegoś swojego własnego klucza. I nie mogę mieć pewności, czy dobór argumentów, przykładów i tak dalej, i tak dalej, jest trafny, przekonywający. I może się tak zdarzyć, że pewne te elementy, o których wiem, że pominąłem niepotrzebnie, a być może niektórym poświęciłem zbyt wiele czasu, zbyt wiele miejsca. I ludzie, którzy przeczytają tę książkę, jak ją zjadą z góry na dół, to ja wtedy będę miał informację, na co zwracać uwagę. I wtedy będzie można wprowadzić jakieś korekty, no, poza tym wyeliminować te nieszczęsne literówki, i wtedy będzie to wersja 1.0. Z tym, że co do istoty, oczywiście ona się nie zmieni, ponieważ wystarczająco długo grzebałem przy tym, żeby mieć głębokie przekonanie, że co do głównych myśli ta książka, tak bym to powiedział, poprawnie opisuje rzeczywistość. Rzetelnie opisuje rzeczywistość. Natomiast jeśli się okaże, że ktoś mi powie, że coś jest nie tak, no to oczywiście ja mam obowiązek to uwzględnić. Z tym, że uprzedzam, że ja nie będę na tym poziomie już odpowiadał na takie wpisy, jakie zdarzają się często pod filmami, że ktoś się chce wyeksplikować, bo mnie to po prostu nie interesuje. I teraz wyjaśnię, dlaczego takie różne, oderwane, czasami nawet bardzo głęboko uzasadnione stanowiska mnie nie interesują. Bo, żeby to wyjaśnić, trzeba powiedzieć, z czego się składa ta książka. Ona się składa z trzech części. W zasadzie to można powiedzieć, to są trzy książeczki w jednej. I pierwszą, najważniejszą książką, częścią, to są tak zwane pojęcia podstawowe. To jest oczywiście początek pewnej pracy, która, mam nadzieję, będzie kontynuowana przez mówiąc brutalnie, przez młodych ludzi, czytelników, którzy załapią temat i będą się chcieli temu poświęcić. Ponieważ, żeby tu była jasność, wszystkie kwestie, które są omówione w tej książce albo wspomniane, muszą być opracowane od nowa, ponieważ my żyjemy w świecie, w wiedzy, w atmosferze, która jest kompletnie zafałszowana. To można uzasadnić w innym, że tak powiem, miejscu. Te pojęcia podstawowe są absolutnie fundamentalne i ja dopiero teraz, wie Pan, zaczynam doceniać,
ich znaczenie. A już szczytem takim, który mi to uzmysłowił, jak ważne jest, żeby przed rozpoczęciem myślenia o rzeczywistości najpierw uporządkować pojęcia. Jak, no, ja, wtedy tego nie było widać, ale przynajmniej mentalnie ja spadłem z krzesła, jak stwierdziłem, że dorosły człowiek może nie odróżniać pojęcia zysk i wyzysk. I proszę zauważyć, ilu ludzi przeciwstawia się tak zwanemu konsumpcjonizmowi, mówiąc, że tam coś powinno mieć na celu człowieka, a nie zysk. Ci ludzie w ogóle nie rozumieją, czym jest zysk. Pytanie, rozumieją, nie rozumieją i tak dalej, to długo można deliberować, natomiast ja sobie postanowiłem i oczywiście można dyskutować, na ile mi się to udało, żeby te podstawowe pojęcia kultury wyprowadzić od absolutnie samych podstaw, czyli od struktury rzeczywistości i przede wszystkim, co jest rzeczą całkowicie pomijaną we wszystkich środowiskach z wyjątkiem marksistów, z uwzględnieniem wiedzy o psychologii człowieka. Ponieważ jedynie, jak do tej pory, jedynie marksiści zrobili z tej wiedzy użytek. I jeśli w tej chwili istnieje coś takiego jak psychologia społeczna, która w gruncie rzeczy jest wiedzą o społecznej manipulacji, i jak się przeczyta podręczniki do psychologii społecznej na przykład, to są po prostu podręczniki do manipulowania. Ale to jest, one są oparte na rzetelnym zbadaniu tego, jak człowiek myśli, jak człowiek funkcjonuje, jak jest motywowany w ogóle do działania. To jest absolutna podstawa. I jeśli dojdzie kiedyś do dyskusji na tematy, nazwijmy to, bardziej złożone, na przykład na temat sprawiedliwości, na temat wolności, wie pan, na temat równouprawnienia, feminizmu, śmizmu, prekariatu, czegokolwiek, to ja się piszę na takie dyskusje bardzo chętnie, pod warunkiem, że najpierw ustalimy, jaka jest treść pojęć, żeby każdy wiedział, co rozumie druga strona, kiedy używa tego pojęcia. Bo wie pan, no takim już klasycznym przykładem jest ta nieszczęsna tolerancja represywna. My rozumiemy tolerancję jako znoszenie czegoś, czego nie akceptujemy. A druga strona tolerancję rozumie jako prawo do zabijania odmieńców. Jako prawo do zabijania, do eksterminacji, bo tam jest mowa o nietolerancji prawicy. Do likwidowania przeciwnika ideologicznego. Więc jak się tych rzeczy nie uzgodni, to o innych rzeczach po prostu rozmowa nie ma sensu, bo będą to dwie czy wielogłos i to takie, te fanfary będą sobie leciały pod niebiosa i nic z tego nie może wyniknąć. To jest pierwsza część. Na temat drugiej części przyznam się szczerze, bardzo długo się zastanawiałem, czy w ogóle ruszać ten temat. Ale doszedłem do wniosku, że trzeba ten temat ruszyć, nawet jeżeli on wywoła po części kontrskutek. Druga część w gruncie rzeczy jest, tutaj śmiesznie powiedzieć, na niewiele ponad 100 stronach, opowiedzianą historią ludzkości, można tak powiedzieć. Do dnia dzisiejszego z pewnego punktu widzenia, którego się w ogóle nie uwzględnia. Mianowicie z takiego punktu widzenia, wynikającego zresztą z części pierwszej, z tych pojęć podstawowych i z takiego głównego rozdziału tej części pierwszej, czyli z czegoś, co ja nazywam ekonomią wolności. Mianowicie nie uwzględnia się tego elementarnego, tej elementarnej kwestii, mianowicie, kto ma produkować dobra, kto ma prawo używać tych dóbr i kto ma decydować o tym, kto ma prawo używać dobra wyprodukowane przez innych ludzi. Jednym słowem,
kto ma prawo utrzymywać system pasożytnictwa i na jakiej zasadzie on się w ogóle... Ponieważ w gruncie rzeczy cała historia ludzkości, poza tymi kulturowo-artystycznymi szamerunkami, wszystkie wojny i tak dalej, toczyły się właśnie o to. Właśnie o to. Do dnia dzisiejszego toczą się o to. Tylko, że nikt o tym temacie nie chce mówić. W związku z tym ja pomyślałem sobie, że trzeba przedstawić taką historię z uwzględnieniem jednego elementu. I tutaj część widzów albo od razu ucieknie z krzykiem, albo dostanie spazmów. Ponieważ ja to będę z pamięci przytoczę, chociaż powinienem otworzyć, nie ma znaczenia. Ta książka ma odpowiedzieć na takie pytanie. Co spowodowało, że ze wszystkich kultur, które powstawały, ze wszystkich wspaniałych, różnorodnych kultur, które powstawały w historii ludzkości, tylko jedna, jedyna kultura, mianowicie europejska kultura, i tu podkreślam, katolicka, stworzyła cywilizację najwyżej rozwiniętych technologii, powszechnej wolności i, powszechnego dobrobytu, i to jest pół pytania, na które jest łatwo odpowiedzieć. Ale jest jeszcze druga część tego pytania. A co spowodowało, że takiej cywilizacji, z której nikt z nas nie chciałby zrezygnować, bo nikt z nas nie chciałby wrócić do drewnianych chodaków i na wóz drabiniasty, w najlepszym razie. Tylko każdy chciałby jumbojetem i smartfonem. Więc co spowodowało, że takiej cywilizacji nie stworzyły kultury, w których katolicyzmu nie było? Bo jaka jest współczesna narracja? I jaki jest ten obłęd ideologiczny w tej chwili, ta fala obłędu, która wznosi się coraz bardziej w związku z filmem Claire? Jaki jest sens tej fali? To jest wynik głębokiego przekonania, że jedyną zakałą, jedynym wrogiem wolności, równości i tak dalej, jest ten straszny katolicyzm, no i te klechy straszne. Ale w gruncie rzeczy wiara katolicka. Dlatego ja mówię o katolicyzmie, bo nie będę tutaj uzasadniał, dlaczego ja w tej książce nie chcę wchodzić na poziom dyskusji światopoglądowych, teologicznych i tak dalej. To zaraz wyjaśnię dlaczego, ale to mówię. Tam nie ma dyskusji teologiczno-światopoglądowych. Dlatego, że ta książka ma mówić tylko i wyłącznie o faktach. Tutaj, chociaż wiele osób potraktuje pewne stwierdzenia jako opinie, oceny i tak dalej, ale jeśli przejdzie przez pierwszą część, to będzie wiedziała, że tam nie ma mowy o opiniach czy ocenach, tylko jest mowa o faktach. Bo można katolicyzmu nienawidzić, można katolicyzm zwalczać i każdy ma do tego prawo. Tyle tylko, że trzeba przyjąć do wiadomości ten fakt, którego dotyczy to pytanie. Co spowodowało, że żadna inna kultura w historii ludzkości, której nie krępował ten straszny katolicyzm, ani buddyści, ani hinduiści, ani szintoiści, ani konfucjaniści, ani i tak dalej, to można... Żadna z tych kultur nie stworzyła tej cywilizacji, z której nikt nie chciałby zrezygnować, a już w najmniejszym stopniu ci wszyscy właśnie szermierze wolności i pokoju. Czy oni by chcieli z tego zrezygnować? O nie, z tych apartamencików, furek i komórek. No więc okazuje się, że coś powstało, z czego oni nie chcą zrezygnować, a chcą zabić coś, co moim zdaniem umożliwiło powstanie tej cywilizacji. Przy czym zaznaczam,
bo tutaj mówimy cały czas na temat faktów. Nie czy to jest dobre, że taka cywilizacja powstała, czy to jest złe, tylko że ona powstała i czy towarzystwo chce z tego zrezygnować. Bo można powiedzieć, dobra, kasujemy ten cały czarny interes i zostajemy, zaczynamy budować od nowa. I co zbudują? Chlew i komory gazowe. A łatwo jest mówić, no jak, przecież to wszystko jest. Samo się zrobiło. Transhumany zrobiły, automaty zrobiły. Przy czym oczywiście tego nie stworzył sam katolicyzm, bo sam katolicyzm niczego nie stworzył. I to jest znowu bardzo nieprzyjemna informacja dla tych, którzy idą tą ścieżką religijną. Ponieważ do nich nie dociera to, że przed katolicyzmem i przed chrześcijaństwem kultura już istniała. Istniała jakaś siła, nazwijmy to, jakaś motywacja, jakiś zespół czynników, który powodował, że ludzie działali. Tyle tylko, że przez całe tysiące lat działali w ten sposób, że największą energię poświęcali na to, żeby innych okradać. No bo jaki był cel wielkich imperiów? Po co jechał Aleksander Wielki do Persji? Co, kwiatki im tam zanieść? Albo tego? Nie, rżnąć, grabić. I wywyższyć się. Bo to jest oddzielna zupełnie kwestia i o tym jest mowa w pojęciach podstawowych. Ten temat jest niesłychanie istotny, ponieważ on dotyczy roli w naszej rzeczywistości tego elementu, który jest w tej chwili w sposób opętańczy wręcz zwalczany. Już bez śladów myślenia. To jest czysta nienawiść. Zabić, zaklepać, wbić w ziemię, opluć, obsmarować gównem. I temu służy film Claire. Ale ja wspominam specjalnie o filmie Claire. Przepraszam. Spokojnie. Ja specjalnie wspomniałem o tym filmie nie po to, żeby, że tak powiem, kontynuować dyskusję, bo w tej chwili dużo się na temat tego filmu mówi. I mówi się tam po jednej stronie i po drugiej, wiadomo co się mówi. Natomiast ja spróbuję Państwu wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi w tym sporze i czemu ma służyć ta kampania trwająca już wiele set lat, której elementem oczywiście jest to coś, co wyprodukowała ta ekipa filmowców tak zwanych. Ja Państwu spróbuję wytłumaczyć, o co tak naprawdę w całej tej wojnie chodzi. Bo to wyjaśnił reżyser tego filmu, nie w jakichś tam głębszych pyskówkach czy jakichś wymianach, tylko w jednym zdaniu na konferencji prasowej po festiwalu. On powiedział, jaki ma plany na przyszłość. I on powiedział, że jego najbliższe plany to jest prawdopodobnie będący już w fazie realizacji, być może wstępnej, serial. Kojarzy Pan, o czym mówię? Nie oglądałem tej konferencji. Widziałem tylko aktorów poszczególnych, jak mówili. A on powiedział, bo to była bardzo krótka opowieść, taka mało znacząca, a jest to absolutnie najważniejsza wypowiedź na temat tego filmu, ponieważ to ma być serial o Słowianach. A, tutaj to znam. Tak, który był Słowianach. I celem tego serialu, bo tutaj ta, że tak powiem, antykatolickość pana Smarzowskiego jest poza jakąkolwiek dyskusją. No, po prostu do tego, tak. Nienawidzi, chciałby tak. To wszystko wbić w ziemię, okraść, zagrabić. Jest wściekły, że w szkołach jest religia pomiędzy innymi lekcjami tak, i dziecko musi chodzić. Oczywiście, wie pan, to tak na marginesie. Głupio mi to powiedzieć, ale nie wykluczam,
że ten film jakkolwiek spełni rolę makabryczną. Ponieważ celem tego filmu, tego tematu nie będę rozwijał, celem tego filmu jest oplucie tabu, oplucie świętości, demontaż pojęcia świętości. I jeśli, w kulturze jest tak, że jeżeli tabu zostaje obrażone, to ono może zostać obronione tylko poprzez ukaranie sprawcy. A jego nikt nie jest w stanie w tej chwili ukarać. W związku z tym, jeśli to towarzystwo opluwa te świętości, to te świętości są oplute. One przestają być świętościami. Dokładnie. I w tym sensie ten film spełni swoją rolę. Trudno. Natomiast mam nadzieję, że ten film doprowadzi do tego, że katolicy wezmą kije, jak nie będzie innego wyjścia, i wygonią z kościoła homoseksualistów i pedofili. W pełni popieram. To jest jedno i to samo prawie. Po prostu na zbity pysk. Bez żadnej taryfy ulgowej. Absolutnie. Ponieważ ci spatologizowani przestępcy zostali tam wprowadzeni w latach 50., 60. Piąta kolumna. I oni zostali wyhodowani po to, żeby te instytucje rozwalić od środka. Oczywiście te fakty w ogóle nie są poza dyskusją. To są niedopuszczalne rzeczy i ci ludzie powinni być najnormalniej w świecie karani. O tym nie ma co dyskutować. Więc być może ten film zmobilizuje część ludzi do tego, ponieważ Kościół jako instytucję, Kościoła jako instytucji nie można zreformować od zewnątrz. To znaczy z zewnątrz mogą być naciski, natomiast zmiana musi nastąpić od środka. Dlatego, że jeśli by do tego doszło, że z Kościoła zostaną wypchnięci wszyscy ci ludzie, którzy jeszcze są normalni, to tam zostaną sami degeneraci, ale oni będą mieli instytucje. Oni przejmą najważniejszą instytucję europejskiej kultury. I jeszcze przez długi czas ci spatologizowani kretyni będą mogli z ambon infekować wiernych. No właśnie. Opowiadając im jakieś pierdoły o tym, że o różnorodności, wielokulturowości i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie to być może spełni to rzeczywiście taką rolę, której by pan Smarzowski sobie nie życzył. Ale ja wrócę do tej najważniejszej rzeczy. Otóż pan Smarzowski sam zresztą powiedział, to jest bardzo krótka wypowiedź, ale celem tego serialu jest wykazanie, że my Słowianie istnieliśmy jeszcze przed chrztem. Tutaj nawiązuję do tych moich materiałów na temat Asgera Jorna i wandalizmu stosowanego. Tam jest dokładnie to samo myślenie, tylko że tam jest odwołanie się do poganizmu zachodnio-północnoeuropejskiego, tego skandynawskiego. A tutaj jest odwołanie się do słowiańszczyzny. I teraz najważniejsze. Otóż pan Smarzowski ma całkowitą rację. Bo często bywa tak, że ojej, jak taki jakiś, przepraszam za wyrażenie, popapraniec, to znaczy, że nie ma... Nie. Otóż oczywiście on ma całkowitą rację. Na tych terenach, na których w tej chwili jest Polska, a gdzie kiedyś była tak zwana słowiańszczyzna, nazwijmy to, kultura istniała przed chrztem. Istniała jak najbardziej. Pytanie, bo rozumiem, że intencją jest to, że jeśli myśmy byliśmy tacy dziarscy chłopcy, tam słowiańscy, no to jak się pozbędziemy tego czarnego bagażu, to wrócimy do tych źródeł. Bo to takie jest rozumowanie nieuchronne. No i teraz właśnie jest kwestia, do jakich źródeł i do jakiej kultury chce wrócić pan Smarzowski, bez względu na to, czy wie, czy nie. Czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, bo wcale nie jestem taki pewny.
Dlatego, że w tym środowisku nie myśli się za głęboko, no bo po co? Tam jest zakaz myślenia zbyt głębokiego, bo tylko można sobie popsuć bardzo klarowny obraz rzeczywistości. To ja Państwu teraz wytłumaczę, o jaką kulturę chodzi. I bardzo proszę, zresztą to nie ja pierwszy o tym wspominam, bardzo proszę w Wikipedii wpisać takie hasło Ibrahim ibn Jakub. To był taki żydowski, my go uważamy za historyka, a on wcale nie był żadnym historykiem, chociaż jego relacja z podróży po terenach Słowiańszczyzny z lat tuż przed chrztem Polski zachowała się, no i w związku z tym jest częścią, można powiedzieć, historii, ale on nie był historykiem. Był żydowskim handlarzem niewolnikami. I on przyjeżdżał, Intercity przyjeżdżał na te tereny i stąd brał towar w postaci słowiańskich niewolników, którzy byli pędzeni na takie stacje, gdzie się, nie wszystkich być może, ale były takie specjalne miejsca w Europie, gdzie się po prostu tych niewolników kastrowało, a potem dalej się ich gnało na Półwysep Iberyjski. Inna część szła tam w kierunku Konstantynopola i tak dalej, bo tam też było zapotrzebowanie, ale głównym odbiorcą byli okupujący wtedy Półwysep Iberyjski Arabowie. I to opowiadanie do tego momentu jest takie, no powiedzmy sobie, takie czytelne. A ja sobie zadałem pytanie, jak to wyglądało w rzeczywistości? Bo Ibrahim ibn Jakub i tam jeszcze, no bo ich było kupa. Może nie tłumy, ale to był biznes wtedy w Europie, te tereny, bo trzeba brać pod uwagę, że w X wieku postępowała chrystianizacja już naszych terenów, natomiast Europa Zachodnia była schrystianizowana wcześniej. W związku z tym nasze tereny, Słowiańszczyzna ogólnie mówiąc, była najbliższym źródłem niewolników. Dlaczego Słowiańszczyzna była najbliższym źródłem niewolników dla handlarzy, którzy ich transportowali na Półwysep Iberyjski? Ponieważ w Europie chrześcijańskiej już wtedy niewolnictwo w tej postaci nie istniało. Nie istniało. Ponieważ było zakazane przez Kościół, przez katolicyzm. No więc przyjeżdżali tutaj ci handlarze. No i jak to mogło wyglądać? Co? Przyjeżdżał taki ten z walizkami, szedł do hotelu. Trzeba sobie wyobrazić, jesteśmy X wiek. Tutaj nie ma nic. No, jakieś tam grodziszcza, wie pan to. No. I co, on biegał po lesie, łapał tych niewolników, nanizywał ich na jakiś sznureczek, do pasa sobie przywiązywał, potem leciał za następnym. No trzeba myśleć kategoriami racjonalnymi. Otóż nie. Ci handlarze przyjeżdżali tak jak kilka wieków później. Angole, czyli Anglicy. Szermierze liberalizmu, jeździli do Afryki i oni tam też nie uganiali się za czarnymi niewolnikami. Oni mieli czarnych niewolników spakowanych na pęczki przez brązowych, takich trochę mniej czarnych, łowców niewolników. Afrykanów. I jeśli ci handlarze niewolników przyjeżdżali na tereny Słowiańszczyzny, to oni nie uganiali się za żadnymi tam niewolnikami po lasach, nie skakali po drzewach, nie wydobywali ich jakichś barci czy innych dziupli. Nie. Oni ich mieli już popakowanych w pęczki. Przez kogo? Przez innych Słowian. Przez innych Słowian. Tylko tych Słowian, którzy po prostu za kasę swoich własnych, no trudno tu powiedzieć, pobratymców, no współplemieńców, cholera wie jak to nazwać. I jedni Słowianie, drugich Słowian,
łapali, walili w łeb, ogłuszali, pakowali w pęczki, zakładali kajdany i czekali, aż przyjedzie taki figofago z banku JP Morgan, ówczesnego, sypnie kasą i potem będzie ich, i teraz on ich będzie pędził na Półwysep Iberyjski, najpierw przez tereny Słowiańszczyzny i co Słowianie? Reagowali? Nie reagowali. A potem przez, no Niemcy to się dopiero wtedy, pojęcie Niemcy się dopiero wtedy tworzyło, bo to tam wcześniej było to Imperium Frankońskie. Przez tereny państwa Franków, aż za Pireneje i tak dalej, i tak dalej. Otóż na to państwu chcę zwrócić uwagę. Przed chrztem i historycy są zgodni co do tego, że ten Ibrahim ibn Jakub opisywał ten proceder, a przy okazji jeszcze opowiadając tam różne rzeczy, bardzo zresztą ciekawe na temat samych Słowian i ich charakteru, że tak powiem, plemiennego. On opisywał to w czasach, kiedy ten proceder zamierał już. Dlaczego ten proceder zamierał? No właśnie tylko z jednego, jedynego powodu. Że Mieszko przyjął chrzest, na ile on tam rozumiał, no dokonując pewnego aktu formalnego, na ile on sam się schrystianizował, to my nie jesteśmy w stanie ocenić. Ale on, włączając się do tego zachodniego idiomu, musiał zacząć przestrzegać pewnych reguł. I ci Słowianie, którzy jeszcze paręnaście lat wcześniej po prostu gdzieś tam tych swoich w gruncie rzeczy ziomków pakowali w pęczki i sprzedawali żydowskiemu handlarzowi, który ich eskortował do tego, im się nagle kurczył, no załamywał im się biznes. Ale podstawą tego biznesu byli Słowianie, którzy łapali innych Słowian, zamieniali ich w niewolników i sprzedawali za pieniądze zachodnim właścicielom, dostarczycielom pieniędzy. I to jest dokładnie tak, jak w tej chwili. Dokładnie tak, jak w tej chwili. Cała ta artystyczna słowiańska, no nazwijmy to słowiańska. Cała ta, całe to towarzystwo słowiańskie, czym ono się w gruncie rzeczy zajmuje? Jaką ono spełnia w istocie funkcję? Sprowadzić to słowiańskie bydło do takiego ogłupienia, żeby można ich było, nawet nie trzeba ich pakować w pęczki. Oni sami pójdą do tej niewoli europejskiej. Oni sami się zniewalają. Z tym, że oczywiście do tego używa się już najbardziej wyrafinowanych metod z marksizmu semantycznego, psychoanalitycznego, semantycznego, magicznego, całych tych bzdur genderowskich i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby w ludziach zabić tożsamość i uniemożliwić im organizowanie się. Ale oni robią dokładnie to samo. Oni chcą słowiańskich roboli wprząc w niewolniczą służbę tych, którzy im za to płacą. I dokładnie do takiej kultury, która mieści się znakomicie w idiomie, mówiąc ogólnie, pogańskim. Chce wrócić ta formacja społeczno-intelektualna, nazwijmy to, którą reprezentuje pan Smarzowski i jego towarzystwo. Mhm. Te wszystkie Holandówny, Tokarczuki i tak dalej. Bo w gruncie rzeczy, jaki jest cel ich działania? Doprowadzić, sprowadzić to tutejsze pospólstwo do poziomu takiego, że będzie to można zaganiać tak jak trzodę. No. Mhm. Poszła. A trzoda, no... Pójdzie, będzie pomachał. Pójdzie. I to na dodatek niektórzy będą liczyć na to, i to jest największy problem, że znaczna część już w tej chwili tego pospólstwa
dzięki temu, że ukończyła szkoły latania na miotle, to ona ma nadzieję, że ona się załapie do tych zaganiaczy. Mhm. Że sama nie będzie zaganiana. Tylko będzie kapo. Tylko będzie kapo. Mhm. Dokładnie tak. I to jest dokładnie, proszę Państwa, powtórka tego procesu, który ja opisuję w tej książce, a który rozpoczął się w epoce renesansu. Końcówka XV i XVI wiek, kiedy katolicyzm był na siłę, i to od środka, co jest najważniejsze, od środka poganizowany. Kiedy idiom katolicki miał być rozpuszczony w koncepcji jakiejś pierwotnej prareligii, która jest wspólna dla wszystkich religii. No bo w gruncie rzeczy religia od religii niczym się nie różni, poza tym, co je różni. A co wyróżnia katolicyzm? Tylko jeden, jedyny element. Ograniczająca moralność. Ta moralność, która krępuje człowieka i która nie pozwala drugiego człowieka zmieniać w niewolnika. I ci, którzy chcą nami zarządzać jak bydłem, muszą się tej idei pozbyć. Muszą ją zniszczyć i muszą przywrócić pogaństwo po prostu. Muszą przywrócić poganizm. I temu służą te wszystkie neopoganizmy, wika, ten cały nasz oszalały zupełnie turbosłowianizm. Podejrzewam, że ci nasi turbosłowianie w ogóle nie wiedzą, co robią. Bo nie sądzę, żeby oni zdawali sobie sprawę z tego, o czym ja przed chwilą powiedziałem. Mhm. Oni być może nawet mają jakieś tam takie wyobrażenie, no tak, no jak tam tyle tych pedofili, to trzeba to wszystko rozpieprzyć i zrobimy od nowa po swojemu, po słowiańsku. No więc właśnie wytłumaczyłem Państwu, co to znaczy po słowiańsku, bo potem nie było już żadnej słowiańszczyzny. Potem ci ludzie, którzy tutaj żyli na poziomie plemiennym, stopniowo, bardzo powoli, bo przecież jeszcze za Chrobrego były bunty, były nawroty poganizmu. Bardzo długo, to zajęło kilkaset lat. Ci ludzie wchodzili w orbitę takiej kultury i takiej moralności, która umożliwiła ludziom potraktowanie niewolnictwa jako czegoś, co jest po prostu niedopuszczalne. A formalnie takiego dzieła dokonał Kościół w 1537 roku. Kto dzisiaj wie o encyklice Sublimis Deus? A o tym jest w tej książce. I dopiero, jak sobie człowiek odpowie na to zasadnicze pytanie, co spowodowało, że tylko europejska kultura, najpierw chrześcijańska, a po rozpadzie katolicka, że tylko ta jedna, jedyna kultura na całym świecie stworzyła tę cywilizację, z której żaden z nas nie chciałby zrezygnować. Mhm. Dopiero jak się to zrozumie, to można przejść, i w tym moim opowiadaniu jest takie jakby stop klatka na mniej więcej na początku XIX wieku, bo w tym momencie rozpoczyna się historia marksizmu. Historia ideologii, która postanowiła od samego początku zabić w ludziach element kultury. I jeśli postanowiła zabić w ludziach element kultury, ten mechanizm, podstawowy mechanizm, który człowieka motywuje do twórczej pracy, to jeśli chciała zrealizować taki plan, to jest zupełnie oczywiste, że jako wroga numer jeden musiała ustawić sobie katolicyzm. A potem, i to jest już zupełnie oddzielny temat, ale bardzo logicznie się, że tak powiem, łączący, a potem doszło do zmiany głębokiej w tym systemie i okazało się, że największe wsparcie i największymi beneficjentami marksizmu
są kapitaliści, liberałowie. Tu odsyłam do mojego filmu na temat Rockefellera i pierwszego socrealistycznego muralu na świecie. Ponieważ to w 1930 roku, kiedy wydawało się, że marksizm no jest passé. W Rosji Stalin robił swoje. W 1930 roku za pieniądze pana Rockefellera komunistyczny malarz Diego Rivera namalował fantastyczny zresztą, w sensie artystycznym to jest rzeczywiście, no, nie każdy musi lubić takie rzeczy, ale to jest wspaniałe dzieło. Wielki mural pod tytułem Człowiek na rozdrożu. I tam po jednej stronie jest Darwin, jakieś maszyny elektrostatyczne, a po drugiej w jednym rządku, czy nawet w dwóch rządkach, Marx, Engels, Trocki, przywódcy amerykańskiego ruchu komunistycznego. Oczywiście nie ma tam Stalina, ale w środkowej części Rivera umieścił Lenina. I zaczęła się jazda, bo to był mural, który zdobił główny hol najnowocześniejszego wtedy, najdroższego, najwyższego wieżowca w Nowym Jorku. To była rzeczywiście świątynia kapitalizmu. I zaczęła się jazda. I pan Rockefeller pod wpływem tego, co tam się zaczęło dziać na ulicach... Pokazał chyba zdjęcie, z tego co pamiętam. Nie. On zażądał od Ribery. Jest film na temat Ribery. Boże, nie pamiętam. O, we Fridzie. Bo to jest, Ribera był mężem Fridy Kahlo. To Meksykanie byli. Tak. I tam się komunizm wyszerzył. Zresztą Trocki został zamordowany w Meksyku, jak był gościem. Tak, oczywiście. Kahlo tam z Trockim, to nieważne. Można poczytać. Kochali inaczej ich. No tak, tak. Ale o co tam poszło? Tam poszło o to, że ponieważ no, zaczęła się robić afera polityczna, no bo to, proszę zrozumieć, wtedy jeden z najpotężniejszych kapitalistów, ale zaznaczam, bo tego nikt nie uwzględnia, wtedy rodził się nowy rodzaj kapitalizmu, kapitalizm finansowy. Wtedy odchodziło w niebyt, no nie zupełnie w niebyt, ale tracił na znaczenie kapitalizm przemysłowy, ten, który produkował coś, i wyrastała nowa generacja kapitalistów, którzy produkowali pieniądze z pieniędzy. I taki oto jeden z najwybitniejszych i najpotężniejszych do dzisiaj zresztą kapitalistów, czyli mówiąc brutalnie, no bankierów finansowych, finansowych grandziarzy. On sfinansował zrobienie w swojej głównej siedzibie takiego muralu. I o co poszło? Bo on zażądał od Ribery zmiany tego. I czego on zażądał? Otóż on zażądał usunięcia portretu Lenina. Wyłącznie. Tam, o ile pamiętam, to w tym filmie chyba, bo to są dość krótkie sceny, ale tam chyba można to wywnioskować. Znaczy tam było coś takiego, że, bo to Edward Norton grał chyba syna Rockefellera, który przyszedł i mówi, że coś tam, że obraża to pamięć po jego ojcu, coś takiego. Co takiego? Pamięć po jego ojcu to obraża coś takiego. Dokładnie nie pamiętam, ale dawno to oglądałem. Coś tam obraża w każdym razie. Przy czym trzeba brać pod uwagę, że ten film nie jest dokumentem. Tak, więc to jest fabularne. Natomiast w rzeczywistości chodziło o to, że Rockefeller zażądał od Ribery usunięcia Lenina. Ribera zaproponował, że nie, on nie usunie Lenina, ale domaluje tam, na przykład, nie wiem, tam Lincolna czy coś dla równowagi. Ale co jest ważne, dlaczego Rockefeller zażądał usunięcia z tego muralu Lenina, który był twórcą państwa rosyjskiego, które wtedy było już wrogiem kapitalistycznej Ameryki. Więc Lenina, jako twórcę tego wrogiego państwa, trzeba było usunąć. Ale on nie domagał się usunięcia Marksa, Engelsa, Trockiego i całego tego towarzystwa z amerykańskich komunistów. Bo tam jest wśród nich tego. I najlepsze jest to, że Trocki trzyma sztandar, na którym jest napisane coś takiego: robotnicy, wstępujcie do czwartej międzynarodówki.
chodzi o czwartą międzynarodówkę trockistowską, a nie komunistyczną międzynarodówkę, czyli komintern zakładany wcześniej przez Lenina w 1919 roku. Chodzi o komunistyczną międzynarodówkę, wprawdzie antyleninowską, ale w dalszym ciągu marksistowską i komunistyczną. I miejscem, z którego ta ideologia otrzymała największe wsparcie, to nie byli żadni tam robotnicy. To byli panowie Rockefellerowie. A dzisiaj robią to panowie Sorosowie. Naznaczeni przez Rockefellerów. Ale ich się uważa za neoliberałów, coś tam o społeczeństwie otwartym się mówi. I jeśli się to tłumaczy ludziom, którzy dzisiaj dyskutują na temat liberalizmu, to oni tych rzeczy nie odróżniają. Oni nie rozumieją, że dzisiejsi liberałowie to są potomkowie marksistów, ponieważ pan Rockefeller, jeśli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości, to on za własne pieniądze sfinansował wielkie dzieło, manifest ideologiczny tego świata, który miał się otwierać przed tym człowiekiem stojącym na rozdrożu. A tam w tej środkowej części taki no transhuman, można powiedzieć, w kombinezonie takim przypominającym, nie wiadomo, czy to czołgista, czy kosmonauta. Uh-huh. Proszę pana, mówimy o tego typu kompleksie. I dopiero z tej perspektywy można spokojnie na koniec przeczytać historię nowego marksizmu, który niczym nie różni się od marksistowsko-liberalnego komunizmu, i historię Unii Europejskiej, która została nie tyle zrealizowana, której projekt został w pewnym momencie uruchomiony po to, żeby obronić ten system przed nieuchronną klęską. Oczywiście nie przed klęską ekonomiczną, bo przed klęską ekonomiczną tego systemu nikt nie jest w stanie obronić. Nie można obronić systemu, w którym od lat więcej się wydaje niż zarabia. No tak, i produkuje tam. No tak. Centralnie planowane. Unia Europejska ma dać środki umożliwiające tym ludziom, którzy tym systemem rządzą, stłumienie nieuchronnego buntu i utrzymanie się przy władzy. Utrzymanie się przy władzy wszelkimi środkami zgodnie z zasadą tolerancji represywnej. Tolerancja przysługuje tylko postępowej lewicy, a prawicowej czarnej hołocie nie przysługuje tolerancja. A co to znaczy, że komuś nie przysługuje tolerancja? Że należy go nie tolerować. No to jak można go nie tolerować? Zlikwidować. Albo zapędzić, tak ogłupić i zapędzić po prostu do roboty. I ani mru-mru. A będziesz podskakiwał? Kopa. Kopa z uczelni, z Akademii Latania na Namiotłach. Taki jest sens tej książki. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że treść, która jest w tej książce, ona nie ma szans, żeby szybko przeniknąć do szerszej publiczności. Ja nie mówię w tej chwili o tych, którzy nas w tej chwili oglądają. No bo ile nas obejrzy ludzi? 10 tysięcy, 20, 30, 40, a tu żyje 40 milionów ludzi. I większość tych, szczególnie młodych ludzi, już nie ma innego wyjścia. Jest w matni, jest w ślepym zaułku, ponieważ gdyby się chcieli z tego wycofać, musieliby zejść z miotły i zacząć tej miotły używać jako po prostu miotły do roboty. A tego nikt nie potrafi, ale przede wszystkim tego nikt nie chce. Bo etos pracy został zniszczony. I tego etosu na dodatek nie da się odtworzyć w patologicznym systemie, który jest zarządzany przez ludzi myślących po marksistowsku. Bo bardzo przykro to stwierdzić, ale to, co ten program, który proponuje
ekipa pana Morawieckiego jest przerażający. Przerażający. Z jednej strony wpuszczanie nas w uzależnienie, w coraz głębsze uzależnienie od kredytów jakichś bandyckich banków, wpuszczanie tutaj Morgana to jest, no to jest coś zupełnie horrendalnego. A z drugiej strony, o czym zaczynają ludzie mówić, ale to nie ma żadnego przełożenia na jakieś działania. Rozpoczyna się fala najazdu tak zwanych gastarbeiterów, którzy przyjadą tutaj i za pół pieniędzy będą wykonywać tę pracę, którą mogliby wykonywać ludzie tutejsi, gdyby tej pracy się nauczyli, gdyby byli w stanie wykonywać ją uczciwie i gdyby byli w stanie zrozumieć swój własny interes i zorganizować się na tyle, żeby się temu przeciwstawić. A tak to oni pójdą co? No pójdą prawdopodobnie na bezrobocie. Albo wyemigrują. To jest taka perspektywa. Przeczytanie tej książki, jakby to powiedzieć, samo w sobie nie napawa optymizmem, ale na koniec jest bardzo krótka, taki rozdziałik pod tytułem Co robić? No i z niego wynika, że po pierwsze trzeba coś robić, to jest raz, a po drugie, tego już tematu nie będę rozwijał, a to jest bardzo ważne, znowu w nawiązaniu do wypowiedzi pana Smarzowskiego, bo on w którejś z wypowiedzi już odpuścił sobie te kwestie tam samego kościoła i religii jako takiej, ale on zaczął bardzo intensywnie podkreślać, w jaki sposób to demoralizuje małe dzieci. I on sam wyraźnie powiedział, że tu im zależy na tym, żeby odwojować dzieci, żeby utrzymać możliwość demoralizowania najmłodszego pokolenia, bo to najmłodsze pokolenie za 10 lat będzie miało lat 15, a za 15 lat będzie już miało kartkę wyborczą. I dopiero wtedy, po takiej lekturze i po spokojnym jej, że tak powiem, no, przetrawieniu, można zrozumieć, co na przykład dzieje i jaki cel ma horror w harcerstwie. Wie pan, co się dzieje w harcerstwie? Teraz nie. No, co się dzieje? Właśnie. W sierpniu tego roku, z tym, że rzecz ma znacznie dłuższą historię, bo to jest związane z wprowadzeniem tak zwanego podręcznika dla harcerzy wiele miesięcy wcześniej, a w sierpniu w Gdańsku odbył się zlot, nie powtórzę w tej chwili precyzyjnie szczegółów, ale to są informacje dostępne. Jest taka witryna, nazywa się chyba tęczoweharcerstwo.pl się nazywa. Z tym, że to jest witryna, to tęczowe harcerstwo to jest witryna, zdaje się, krytyczna wobec tego, takie hasło sygnalizujące. I na tym protest. Zlot instruktorów, tych wszystkich, no, takie wielkie święto związane z stuleciem niepodległości, no i wkładem harcerstwa, przecież harcerstwo to było kiedyś, no, zdaje się, no, szare szeregi to przecież harcerstwo. Tak. To był ten etos. A w sierpniu na spotkaniu, na tym zlocie, najważniejszym jubileuszowym zlocie harcerskim, pani harcmistrz wystąpiła w towarzystwie wygłaszającego prelekcję pana Biedronia. O matko i córko. To i wszystko odbywa się pod hasłem różni, ale tacy sami, czy coś takiego. I on tam wali ten koks już bez żadnych ogródek. I to, co się dzieje w Gdańsku w tej chwili, w Gdańsku niedługo jak rodzic spróbuje podskoczyć, to nie tylko dziecko wyleci ze szkoły, dziecka to nie wyrzucą ze szkoły, tylko dadzą do jakiegoś specjalnego oddziału resocjalizacyjnego. A rodziców, przede wszystkim zabrać dzieciaka rodzicom, a rodziców potem w razie czego do psychiatryka. Bo panią Le Pen już zdaje się wysyłają do psychiatryka. Jak w Związku Radzieckim takie metody? Dokładnie. To wszystko zaczyna się składać do kupy, zaczyna się składać w całkowicie logiczny obraz przyczynowo-skutkowy, w którym nie ma mowy o jakichś tam imponderabiliach. Jest mowa tylko i wyłącznie o faktach. Taki obraz, który jest moim zdaniem rzetelnym obrazem tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Jest pytanie, czy ta wiedza zdąży dotrzeć do
do szerszej publiczności. I tutaj na koniec, bo już nie chcę długo bić piany, chciałbym wspomnieć o kilku inicjatywach, za które, nie ukrywam, jestem bardzo wdzięczny. Bo okazuje się, że no, tutaj u was był pan Jakub Zgierski. Tak jest, tak. Mhm. Młotna marksizm. Ja z nim wcześniej korespondowałem, on zresztą jak był w CEP-ie, to wspominał tam o tej korespondencji. Inicjatywa niesłychanie pożyteczna, z tym, że ja oczywiście, jak do każdej rzeczy, muszę się przyczepić. Oczywiście nie będę się w tej chwili przyczepiał szczegółowo, bo zakładam, że będzie okazja, żeby z panem Zgierskim pogadać, być może nawet publicznie. Uh-huh. Bo to, co on uruchamia, jest niesłychanie ważne, z tego względu, że on ma rzeczywiście szansę dotrzeć do młodych ludzi. Ja jestem stary rep, ja już mówię takim językiem, że na mnie młodzi ludzie nie będą reagować. Ale w tym jest pewne niebezpieczeństwo. I to pan Zgierski powinien uwzględnić, z tym, że no, powinien, no, moim zdaniem powinien, to dorosły człowiek, coś tam robi, ma to związek z tym, co ja rozpocząłem, w związku z tym ja temu bardzo kibicuję i bardzo popieram, natomiast muszę zwrócić uwagę, bo już wpisy pod jego wystąpieniami to sygnalizują, że jak się z tego zrobi rzecz zbyt łatwo przyswajalną, no to wie pan, łatwo weszło, łatwo wyszło. To może zostać zbyt uproszczone. Ale inicjatywa sama w sobie jest niesłychanie cenna, ale znowu, że ja wiem, że hasło młot na marksizm jest no, z pewnego punktu widzenia pięknym hasłem. Ale to nie jest dobre hasło. Zaznaczam, broń Boże, nie sugeruję panu Zgierskiemu, żeby to hasło zmieniał, bo ono poszło, ono jest nośne. Uh-huh. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakie jest w tym niebezpieczeństwo. Otóż, po pierwsze, jeśli ktoś zna historię Młota na marksizm, czyli tego dzieła, ja już nie pamiętam, jak się nazywał, Kremer, czy jakoś tam, to będzie wiedział, że ta historia tak naprawdę wyglądała zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I ten Kremer został potępiony. Przez tego inkwizycja odrzuciła w ogóle to dzieło, a natomiast chętnie wzięły to sądy świeckie. To dłuższe historie. To hasło ma mniej więcej ten sam posmak, co hasło, a zamiast liści będą wisieć komuniści. A na ten temat już tu kiedyś chyba rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, tak jest. Otóż to jest głęboki błąd taktyczny. Ustawienie, ja nie mówię o środowisku zawodowców, zawodowych macherów, fałszerzy, pasożytów, takich jak środowisko artystyczne na przykład w tej chwili. To mówię o tym, o tej części tej widocznej, manifestującej. Bo to są zawodowcy, którzy bronią po prostu swojej kasy i nic ich nie interesuje. Natomiast oni mają ogromny wpływ na miliony młodych ludzi, których infekują tym, przepraszam za wyrażenie, syfem. I ci młodzi ludzie często już myślą w taki sposób. Ale ci młodzi ludzie są ogłupieni przez marksistów, ale oni nie są żadnymi marksistami. I ustawianie się wobec nich jako wobec wrogów jest taktycznym błędem, ponieważ jeśli się do tych ludzi, często młodych i rzeczywiście czasami opowiadających takie irytujące drdymały, bo dzisiaj nie dam rady wspomnieć o tym, jaki jest ciąg dalszy afery Sokala. Mhm. Tutaj o Sokalu jest wzmianka w tej książce. Już mi się zaczynają mieszać wątki, ale wrócę do tego ustawienia. Jeśli się tych ludzi ustawi jako wrogów, to jest błąd, ponieważ tych ludzi nie można w ten sposób traktować. Tych ludzi w tej chwili już jest kilka milionów w Polsce przynajmniej. I ci ludzie zostali wprawdzie zaczadzeni. Część z nich jest już głęboko zdemoralizowana. Większość jest po prostu głupia, bo chyba najobrzydliwsza z tego wszystkiego jest głupota,
Bo jeszcze z sukinsynem to można się czasami dogadać, a z głupcem się nie można dogadać, bo głupiec no jest głupi po prostu. Ale to nie jest ich wina. I jeśli jakikolwiek ruch, w tym również takie inicjatywy, podkreślam, niesłychanie ważne, jak to, co robi pan Zgierski. Uh-huh. Jeśli te inicjatywy nie umożliwią, jakby nie przekażą wiedzy, rzetelnej wiedzy tym ludziom po drugiej stronie, to oni pozostaną wrogami. I co? Skoro oni nie mają innego wyjścia, oni muszą poprzeć każdą siłę, która im umożliwi kradzież. To przynajmniej trzeba sobie zadać trud, żeby spróbować z częścią tych ludzi nawiązać jakiś kontakt i mając pełną świadomość, że to wymaga i czasu, i czasami cierpliwości, i zaciskania zębów, ich trzeba po prostu douczyć. Bo oni nie są głupi dlatego, że się sami ogłupili. Oni są. My wszyscy jesteśmy od dziesiątek lat, a od 20 czy 30 lat już programowo przez media, przez szkoły, wyższe szkoły latania na miotle, ogłupiani. W związku z tym ta książka nie jest, głupio tak powiedzieć, ta książka, tak jak jest adresowana do państwa, to ona w gruncie rzeczy ma państwu jakby dać narzędzia, dać argumenty do tego i przekonać państwa, żeby oczywiście są takie sytuacje, że trzeba stanąć, powiedzieć w żadnym wypadku nie, a jak nie, to kijem. Można o tym mówić z czystym sumieniem, ponieważ i ten, jak się nazywa ten z Sądu Konstytucyjnego? Rzepliński. Stępień? A, Stępień. I Stępień, i nasz były prezydent Komorowski. Co mówił Komorowski? Czasami to się trzeba walić dechą. No tak. Oni pokazali, jakie metody będą stosowane w tej grze. Więc na to trzeba być przygotowanym. Natomiast, i tu powiem coś bardzo nieładnego, ale powiem to całkowicie świadomie. Nasza jakościowa wyższość polega na tym, że my nie będziemy tych ludzi traktować jak materiał do zaorania i do zadołowania. Bo tym właśnie różni się kultura. Ta, w której wyrośliśmy, przynajmniej część z nas wyrosła. Od antykultury, od barbarzyńskiej, pogańskiej, słowiańsko, nordycko, czy jakiejś tam azjatycko-afrykańskiej, pogańskiej antykultury. Ile czasu zajmie, żeby tego typu myślenie zaczęło się trochę upowszechniać? No, to trzeba liczyć na lata, ale tempo tego zależy od tego, czy ludzie, którzy przeczytają tę książkę i dojdą do wniosku, że tu nie chodzi o żadne tam misje, wie pan, nie. Nie, po prostu trzeba znać swoje argumenty i trzeba być przygotowanym na rozmowę z ludźmi, którzy nie potrafią rozmawiać, tylko potrafią pluć. Taki jest cel tej książki. A co z tego... Aha, przepraszam, jeszcze chciałem wspomnieć, bo o panu, o młocie na marcizm wspomniałem. Bardzo jestem wdzięczny panu Zgierskiemu, przy czym to jest prywatna uwaga do pana. Mam nadzieję, że nie zarzuci pan kariery myśli o karierze naukowej. Bardzo doradzam, żeby wcześniej czy później, ale żeby pan ją rozwinął, ponieważ tak jak w tej chwili ma pan zaliczony licencjat, to musi pan dojść do habilitacji, o ile jeszcze będą habilitacje. Ponieważ tacy ludzie jak pan dopiero wtedy będą mogli udrożnić wejście na szkoły latania na miotle ludziom myślącym logicznie i nie będziecie im cenzurować tematów prac dyplomowych, tak jak panu ocenzurowano pracę dyplomową. Ale chcę jeszcze wspomnieć o takiej inicjatywie, którą prowadzi, nie wiem, czy powinienem podawać nazwisko, pan Grzegorz z Gdyni, który prowadzi
na Facebooku taki profil, program wiedzy społecznej. Mhm. Jest jeszcze w internecie, nie wiem kto to robi, taka witryna, która się nazywa wiedzaspołeczna.pl. Ja tego nie robię, ale tam są moje materiały, filmy i tak dalej, i tak dalej. Muszę zapytać, czy tego przypadkiem również pan Grzegorz nie robi, ale nie. Ale w każdym razie on włożył ogromną pracę i to, no, śmiesznie powiedzieć, no, ten facet pracuje za friko. On to zrobi z własnej inicjatywy. Tak jest. Dopiero jak to zrobił, to on kiedyś napisał do mnie, że on robi coś takiego. No, więc okazuje się, że ja mam zastanawiam się, czy powinienem, i na razie nie powiem nazwiska, ponieważ jest to dobrze prosperujący biznesmen oprócz tego. I obawiam się, że jeżeli go zdekonspiruje, to może się okazać, że on będzie miał problemy. Bo w tej chwili, bo zniszczenie ekonomiczne niewolników jest najważniejsze, bo wtedy się nad nimi panuje całkowicie i się im wydziela miskę ryżu, miskę ryżu, miskę ryżu. Więc jeżeli są ludzie, którzy potrafią się w tej rzeczywistości znaleźć, to nie należy ich za bardzo narażać. Ale w każdym razie jest kilka takich inicjatyw właśnie pana Grzegorza z Gdyni, którego jak mi jeszcze pozwoli, to zdekonspiruje. Jeżeli mogę, jest to bardzo fajny profil, tutaj mam, stoję i patrzę, też nie wiem, czy to jest akurat ten sam pan, ale tutaj bardzo dużo grafik jest z pana różnych tych, bardzo często do tego korespondujemy. Ja po prostu nie jestem w stanie już w tej chwili śledzić, natomiast jeśli są tego typu inicjatywy, to ja oczywiście jestem za nie bardzo wdzięczny, nie dlatego, że bo jak to było, idol szur prawicy? Idol szur prawicy. Nie chodzi mi o to, żeby być idolem szur prawicy, bo ja już jestem w tym wieku, że naprawdę na tym mi nie zależy. Natomiast jest, bo co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Otóż cała ta konstrukcja, cały ten system opiera się na tym, że został zmonopolizowany przekaz, że od małego ludzie mają wbijane do głowy pierdoły. Dokładnie. I proszę pana, ale to musi być system totalny. Tu nie może być żadnego wyłomu. I jeśli pojawi się taki wyłom, to proszę pana może gruchnąć szybciej niż nam się wydaje. Z pełną świadomością, że tak naprawdę to oczywiście w tym wszystkim decydują pieniądze. No bo taki Soros z takim różnym innym Morganem, podejrzewam, że w tej chwili są w stanie Polskę po prostu ekonomicznie zniszczyć. No blokując na przykład kredyty, zajmując to polskie złoto, które nie wiadomo gdzie jest, ale gdzieś podobno jest i tak dalej, i tak dalej. I temu atakowi w skrajnej sytuacji może się przeciwstawić tylko i wyłącznie taka siła polityczna, która będzie miała poparcie społeczeństwa, które jest świadome sytuacji, w jakiej się znajduje, i zagrożeń, jakie nad nim wiszą, i być może kosztów, jakie trzeba będzie ponieść. Bo to, że ja dzisiaj nie chciałem ruszać tematu tak zwanego Jewish Revival in Poland, bo to jest oddzielna zupełnie historia, być może w perspektywie historycznej najbardziej zagrażająca, bo to jest rzecz, która jest tłuczona w tej chwili na bieżąco, a ma związek z tym 447 w Ameryce i tak dalej. Więc tego dzisiaj nie chciałem ruszać. Natomiast sprawy zaszły już za daleko. Europa jest już w tej chwili prawie że pod okupacją islamską, zachodnia. A do nas, nasi, powstrzymam się, żeby nie użyć określonego słowa, nasi politycy, okłamując społeczeństwo, wpuszczają tutaj piątą kolumnę. Całkowicie zresztą nieświadomą, bo większość tych ludzi nawet nie ma złych zamiarów. Oni chcą po prostu grabić, no. Chcą kraść. W pierwszym pokoleniu oni nawet będą chcieli pracować. Część z nich, bo nieprawda, że wszyscy. Część z nich. Ale potem powiedzą, zaraz. Co wy nam tutaj będziecie? Tak. Więc po to, żeby móc cokolwiek zrobić, najpierw trzeba prawidłowo opisać rzeczywistość. Przepraszam. Włodzimierz Lenin,
wielka było, nie było postać. I wcale nie był taki głupi. On powiedział, nie ma rewolucji bez teorii rewolucji. Mhm. Więc jak słyszę dzisiaj tych różnych ćwierć inteligentów, którzy mówią, że co tu tam o ideologii będziemy gadać, to trzeba gadać o kasie. Kochani, właśnie dowcip polega na tym, że wy się będziecie zadowalać coraz mniejszą kasą, ponieważ będziecie mieli mózgi zryte przez coraz agresywniejszą i coraz skuteczniejszą ideologię. I antidotum na tę ideologię, a potem zobaczymy. Serdecznie dziękuję. To chciałem zdementować, żeby się nie narazić, bo tutaj taki mój skrót myślowy był. Powiedziałem wcześniej, odnosząc się do słów pana Krzysztofa Karonia, tam pan coś mówił o homosiach, w sensie, że homoseksualizm, ja powiedziałem, że homoseksualizm to to samo, co pedofilia, dementuję. To nie jest to samo, ale w kontekście Kościoła katolickiego z homoseksualizmu, jak pokazują wszelkie możliwe badania, no, wychodzi największy odsetek pedofilów. Większość czynów pedofilskich popełniają homoseksualiści. Wcześniej oczywiście był mój skrót myślowy, żeby tam nikt nie pomyślał, że powiedziałem, że to jedno i to samo. To nie jest to samo, ale z homoseksualizmu wychodzi jak największy odsetek procent pedofilów i to widać przede wszystkim odnośnie tej tak zwanej mafii lewandowej, tak? Lawendowej. Lawendowej w kościele rzymskokatolickim. Więc o to mi chodziło, tutaj tylko takie drobne sprostowanie. Natomiast trzeba powoli wracać do wyjaśniania ludziom, że homoseksualizm jest wynikiem zaburzenia rozwoju. Uh-huh. Zaburzenia rozwoju. Czy się to nazwie zboczeniem, czy się to nazwie chorobą, czy patologią, to już jest kwestia nomenklatury. Tak. Natomiast to jest wynik zaburzenia rozwoju. Zaburzenia prawidłowego rozwoju. I bardzo często tak bywa, co pokazała ostatnia tam, gdzie homosie maszerują. Parada? Parada Równości, tak. Parada Równości, gdzie było bardzo dużo, tutaj Piotr Korczarowski mówił, bo był 15-16-latków, czyli no dzieciaków gdzieś tam, no, nieletnich, pana, tak? Więc no, o czymś to świadczy chyba. Tęczowe tak harcerstwo obejmuje również zuchów. No właśnie. I tam, w tym podręcznik, to się jakoś tak nazywa, podręcznik dla instruktora, uh-huh, czy dla drużynowego, tam jest wyraźnie powiedziane, że homoseksualiści mają być oficjalnie dopuszczani na funkcje drużynowych w harcerstwie. No, lepszej dostawy świeżego mięsa to sobie nie potrafię wyobrazić. I o czym tam będą dyskutować? Pana, o kupnie wazeliny, czy o co chodzi? My jesteśmy w tej chwili i bardzo łatwo się nasuwa określenie, że jesteśmy w jakiejś rzeczywistości aberracyjnej. To widać ewidentnie. I widzi pan, z jednej strony jest to prawda, bo oczywiście skutki to jest rzeczywistość kompletnie spatologizowana. Mhm. Natomiast, żeby nie mieć najmniejszych złudzeń, ta rzeczywistość jest konstruowana przez ludzi bardzo precyzyjnie myślących. To nie są ani głupki, ani idioci. To są ludzie, którzy naprawdę włożyli ogromną pracę w to, żeby zrozumieć, jak manipulować człowiekiem i jak można w człowieku wyłączyć człowieczeństwo. Także ich traktowanie ich jako jakichś popaprańców jest głębokim błędem, bo się ich lekceważy, a ich nie należy lekceważyć, im trzeba, i tu już zakończę bardzo tak ewangelicznie, im trzeba pomóc, bo ich się nie da zadołować. Mhm. To jeszcze na koniec, gdzie można kupić najnowszą książkę? Właśnie. Tak, to najważniejsze. Przepraszam. Na mojej stronie, mhm, To oczywiście będzie się z czasem poprzeniać, ale w tej chwili jedziemy, no i tak nie mamy towaru do poniedziałku. Na mojej stronie historiasztuki.com.pl jest zajawka, z której jest link do szerszego omówienia książki, też na mojej stronie, i tam jest link do sklepu internetowego. I takie same zajawki, czyli omówienia książki ze spisem treści i tak dalej, są pod dwoma adresami. Jeden to jest historiaantykultury.pl, uh-huh, i drugi program wiedzy społecznej, też jedno słowo, programwiedzyspołecznej.pl.
ale widziałem już, że na stronach, tam na tym Facebooku u pana Grzegorza z Gdyni, też już jest zajawka. No, z czasem, a przy tym zaznaczam, ja w tej chwili postanowiłem ograniczyć się do tego kanału podstawowego. Po pierwsze, żeby nie zwariować, a po drugie, no, nie mam większych możliwości. Uh-huh. A ci ludzie, którzy no, przyłączyli się do tego, też powinni mieć z tego jakiś pożytek. Natomiast jak się ten nakład skończy, to na pewno będę się starał, żeby to znalazło się w szerszej sieci. Z tym, że powiem szczerze, nie będę prosił żadnych księgarni, żadnych, żeby robili łaskę, uh-huh. bo ja pamiętam, jak kiedyś z moją drugą połową byliśmy w tym, chyba w Empiku, uh-huh. na ścianie wschodniej i szukaliśmy płyty ze sztuką pana Tomczyka. Kiedyś, to było uh-huh. dawno temu. No i okazało się, że dopiero po awanturze oni sobie przypomnieli, że mają w magazynie. No to wie pan, no, uh-huh. no. Żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, w związku z tym ten, szczególnie, że dzisiaj te internetowe historie są łatwo dostępne, to trzeba się pogodzić, że jest to ten kanał, który musi na początek wystarczyć, a nie ukrywam, że mnie również bardzo zależy na tym, żeby to było przede wszystkim dostępne w tej sieci sprzedaży, która jest w sposób zupełnie oczywisty na dokładnie takich samych zasadach dostępna w Warszawie, jak i w całej Polsce i dalej. Dlatego, że ja mieszkam w Warszawie od bardzo dawna, ale to nie jest normalne miasto już w tej chwili i normalni ludzie w zdecydowanej większości, ja nie mówię, że wszyscy, ale w zdecydowanej większości, to są ludzie, którzy żyją na prowincji. Taka jest prawda. I oni też mają prawo... A potem to trzeba tę książkę schować, bo nie jest wykluczone, że za jakiś czas różni chłopcy w różnych dziwnych krawacikach będą chodzić po mieszkaniach i sprawdzać, co tu będzie trzeba na stosi. Mhm. Takie sytuacje w historii się zdarzały. Zdarzały się. Niepożądane książki się paliło. To jest krótka droga do tego, żeby poradzimy sobie spokojnie. Czyli zapraszamy serdecznie. Najnowsza książka Krzysztofa Karonia, Historia antykultury, bardzo fajnie wydana zresztą. Ja tylko jeszcze tego, bo ja tutaj wykorzystuję znajomości z redakcją i zostawiam książki z prośbą o przekazanie. To będzie autografik. Nie, to tam są już wpisy. Aha, są, dla tych ludzi. Bo ja z kilkoma osobami zetknąłem się nawet osobiście, ale nie mam do nich takiego, a wiem, że oni tutaj czasami bywają, uh-huh. no więc prosiłbym o przekazanie panu redaktorowi Gadowskiemu, uh-huh. panu Żebrowskiemu, Proszkowi, tak? panu Grzegorzowi Braunowi, jasne. Panu redaktorowi Michalkiewiczowi uh-huh. i w tej chwili no, ja tych książek będzie więcej, ale muszę dojechać. I pomyślałem sobie, że wprawdzie nie znam osobiście, ale panu Jerzemu Robertowi Nowakowi za całokształt, to taką książkę powinienem przekazać. To z wielką radością ale przekażemy. Ale on ma tyle rzeczy do przeczytania, że pewnie nie będzie miał czasu, ale kto wie. Z chęcią przeczytamy, zaczniemy od Jerzego Roberta Nowaka, bo będzie u nas poniedziałek. Także tutaj panów będę trochę wykorzystywał. Zrobimy to nieodpłatnie. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Karoń moim gościem. Na koniec dziękuję serdecznie bardzo, was zapraszam do zakupienia najnowszej książki Krzysztofa Karonia, Historia antykultury. Bardzo fajny pomysł, żebyśmy się spotkali właśnie za miesiąc i książka sobie podebatowali. Książka w kratkę. Mhm. Dokładnie. A ja mogę, miło mi jest poinformować, że moim gościem w przyszły wtorek, ten co teraz będzie, o godzinie 19 będzie kandydat na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pan Marek Jakubiak. Ja najmocniej przepraszam, jedno zdanie, proszę, można jeszcze? Proszę, tak. Bo ja powiedziałem tam coś o tym spotkaniu, natomiast nie powiedziałem państwu, że ja mam, jeżeli chodzi o to spotkanie tam za miesiąc, czy zobaczymy za ile to wyjdzie, to będę próbował namówić w Realu, żeby przyłączyli się do tej inicjatywy, bo ja nawet nie wiem, jak się coś takiego organizuje. Ja mogę zapłacić za salę, ale bardzo też to chętnie zrobimy.
jestem głupi, nieodpłatnie. Życie naiwniacy tracą. Nie, naprawdę, z chęcią zorganizujemy takie spotkanie, będziemy to emitować także w Realu 24. Bardzo serdecznie nie, no tak nieodpłatnie, nie zupełnie, no w końcu od ponad roku tutaj wam przynudzam. Żartuję, i przynudzam za friko, więc tam, wie pan, trochę mnie możecie polansować. Absolutnie pana polansujemy, jak najbardziej z pełną reklamą tutaj historii antykultury. Serdecznie dziękuję, polecamy oczywiście książkę Krzysztofa Karonia. No i cóż, Krzysztof Karoń moim gościem, my się widzimy jutro od 19:00. Wspierajcie w Realu 24, wszystkie linki macie w opisie. Życzę wam dobrej nocy, do jutra.